Bardzo proszę o zabranie głosu pana Grzegorza Pochopnia, zastępcę dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN, finansowanie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja mam przyjemność Państwu przedstawić mocno konkretne rzeczy. Nie będzie to przesadnie długo trwało, natomiast myślę, że są dla Państwa bardzo istotne, dlatego że część z tych zmian, które zaraz opowiem, będzie obowiązywała, wszystko na to wskazuje, ustawa jest w Sejmie, od 1 stycznia 2018 roku, a pewna część rok później. Oczywiście dotyczy to finansowania dzieci niepełnosprawnych, czy ogólnie kształcenia specjalnego, w zasadzie bardziej kształcenia specjalnego, w tym dzieci niepełnosprawnych, i dotyczy pewnego przepisu, który obowiązuje od kilku lat, który utrzymujemy i w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych chcemy ten przepis doprecyzować. Nie ukrywam, że głównie i przede wszystkim na prośbę dyrektorów szkół i to szkół ogólnodostępnych. Ta zmiana, którą tam proponujemy, głównie wynika właśnie z takich postulatów. Oczywiście gwoli przypomnienia, jeśli chodzi o finansowanie kształcenia specjalnego za organizację tegoż, mówiąc tak o finansach, może bardziej za organizację odpowiada organ prowadzący, samorząd przede wszystkim. Natomiast samo finansowanie w sensie formalnym oczywiście odbywa się jak zwykle z dochodów jednostek samorządu terytorialnego czy z dochodów organu prowadzącego szerzej. Natomiast w praktyce i w zasadniczej części, prawdopodobnie można powiedzieć w skali kraju w 100%, odbywa się poprzez finansowanie w części oświatowej subwencji ogólnej, gdzie mamy wyodrębnione specjalne wagi, które przesuwają odpowiednio zwiększone środki dla dzieci niepełnosprawnych czy dzieci właśnie objętych kształceniem specjalnym. Jak Państwo wiedzą, wag jest całkiem sporo. Są one mocno zróżnicowane. One odnoszą się do pewnego wskaźnika nazywanego standardem finansowym A i te wagi są w zasadzie od wielkości powiedzmy bliskiej jedynki, czyli dodatkowy standard z pewnym okładem do nawet 10 takich standardów w zależności od niepełnosprawności. Mimo że ich jest całkiem sporo, to tak naprawdę oczywiście one nie są w stanie oddać w żaden sposób zróżnicowania, jakie wynika z niepełnosprawności dziecka czy z jego potrzeb w ogólności, bo po prostu każde dziecko potrzebuje specjalnej, specjalistycznej opieki, zróżnicowanej i ile byśmy wag nie mieli, to prawdopodobnie byłoby to trudno zorganizować. Więc mówię o tym dlatego, że te rozwiązania, które mamy obecnie, jeśli chodzi o finansowanie i przyszłe rozwiązania, tak naprawdę dotyczą poziomu jednostki samorządu terytorialnego. Przyszłe również organu prowadzącego, który nie będzie samorządem, o czym Państwu za chwilę opowiem. I to jednostka samorządu, to organ prowadzący musi tak zorganizować kształcenie specjalne, żeby potrzeby dzieci były zaspokojone w ramach łącznych środków, które otrzymuje, a które właśnie są naliczone tymi wieloma wagami, ale jednak nie aż tak licznymi, żeby mogły oddać różnorodność potrzeb dziecka. Dwa słowa o samych środkach. Może nie wszyscy wiedzą, jak stosunkowo duże są to pieniądze, które z roku na rok są przekazywane do samorządów i w jakiejś części później transferowane przez samorząd do organów niesamorządowych prowadzących szkoły i placówki. I te środki, jak Państwo widzą, to mamy dane od 2010 roku, rosną dość dynamicznie. W 2010 roku było to nieco powyżej 4 miliardów złotych. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, obecna wartość subwencji wtedy, w 2010 roku, niższa znacznie, to jest około 42 miliardów złotych. Z tego właśnie znaczna część to są środki przekazywane na kształcenie specjalne. Mówimy tutaj o dodatkowych środkach, czyli po wyłączeniu standardowych wskaźników, standardowych wag, które przysługują również dzieciom niepełnosprawnym, to są dodatkowe środki związane z chociażby faktem posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 4 miliardy 200 rok 2010 i 6 miliardów
300, rok bieżący, no to mamy powyżej 50% wzrostu, co oczywiście jest konsekwencją po pierwsze wzrostu dzieci niepełnosprawnych, rzeczywiście ten wzrost następuje z roku na rok, a jeszcze może bardziej konsekwencją wzrostu dzieci niepełnosprawnych w pewnych, o pewnych niepełnosprawnościach, tak naprawdę najbardziej dynamiczny wzrost mamy w przypadku dzieci autystycznych lub z zespołem Aspergera, tutaj wzrost jest bardzo dynamiczny. Te dzieci są też objęte bardzo wysokimi wagami, co oznacza oczywiście w konsekwencji wysokie środki finansowe. Od początku ten poziom finansowania był dość duży, jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne, natomiast kilka lat temu pojawił się postulat, żeby w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze względu na tak ważne i tak trudne, tak trudny proces kształcenia, żeby w tym przypadku część subwencji oświatowej potraktować w specyficzny sposób. W ogólności subwencja oświatowa jest pewnym składnikiem dochodów. Rada gminy czy rada powiatu decyduje o jej przeznaczeniu. Natomiast nie było jeszcze do roku 2015 żadnego przepisu, który mówiłby, że przekazywane czy adresowane może bardziej w subwencji oświatowej środki muszą być wykorzystywane na kształcenie specjalne, co oczywiście powodowało w wielu miejscach taką sytuację, że naliczone środki były wyższe niż później środki wydatkowane i pewnie nie byłoby z tym kłopotu, gdyby jednocześnie przy takiej własności, że środki przekazywane są wyższe od wydatkowanych, jednocześnie wszyscy mieli poczucie, że dzieci są właściwie zaopiekowane i kształcenie specjalne nie wymaga większych środków. Jak wiemy, tak też nie było. Oczywiście to nie była to norma nigdy, natomiast przypadków było zbyt wiele, żeby to dalej ignorować. I od 2015 roku pojawił się przepis, wtedy jeszcze w tak zwanej ustawie okołobudżetowej, zresztą ponowiony rok później, który mówił, że wydając środki na kształcenie specjalne, musimy wiedzieć, że nie możemy ich wydać mniej niż przekazana z budżetu państwa subwencja oświatowa. Ten przepis, tak jak mówię, od roku 2015, potem w 2016 został przeniesiony do ustawy o systemie oświaty, teraz do prawa oświatowego, a za chwilę, wszystko to wskazuje, będzie po pewnej korekcie przepisem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w artykule 8. Pewnie państwo doskonale wiecie, obecny przepis, który właśnie jest w ustawie prawo oświatowe już teraz, w tym momencie, jest dość ogólny. Mówi z grubsza właśnie tyle, że łączne środki na kształcenie specjalne nie mogą być mniejsze od subwencji. Problem zaczyna się właśnie w szczegółach. I tak naprawdę wiele działań w oparciu o ten przepis jest dokonywanych poprzez swego rodzaju interpretacje, nasze interpretacje, interpretacje RIO, Ministerstwa Finansów, bo trudno tą różnorodność chociażby szkoły specjalnej i szkoły ogólnodostępnej pogodzić niejako w jednym przepisie. I tak naprawdę problem, jakim spotkaliśmy się od samego początku, był następujący. Szkoła specjalna czy placówka, tak naprawdę można powiedzieć, że wszystkie działania w szkole specjalnej de facto są działaniami związanymi z kształceniem specjalnym. A zatem, patrząc na stronę wydatkową, należałoby uznać, że wydatki po jednej stronie oraz subwencja przekazana na całą szkołę specjalną po drugiej stronie powinny być porównywane. No ale zatem, jeśli tak zresztą rozsądnie wydaje się podejdziemy, to podobnie rozumowanie napotyka już trudności w przypadku szkoły ogólnodostępnej, gdzie mamy jednego, dwójkę, trójkę dzieci niepełnosprawnych. I teraz bardzo trudno jest zobaczyć, ocenić, które wydatki wspólne, powiedzmy, możemy zaklasyfikować jako te, które spełniają odpowiedni zapis artykułu
obecnie prawa oświatowego, które nie. Pojawiły się przez lata systemy rozliczania tych wydatków wspólnych poprzez no, wszelakiego rodzaju proporcje czy klucze, które rozdzielały wydatki wspólne na te związane kształceniem specjalnym, które można było przypisać do spełnienia właśnie przepisu o wydatkowaniu środków na kształcenie specjalne, a które nie. Różnorodność tego zjawiska była duża. Interpretacje nasze z siłą rzeczy nie mogły być bardzo szczegółowe i wszystko opierało się tak naprawdę o rozsądek samorządu, o jego politykę rachunkowości, ale obawialiśmy się, że po pierwsze tego typu rozwiązanie powoduje, że możemy dość dowolnie tak naprawdę tę część wspólną rozdzielać, jeśli chodzi o kształcenie specjalne, a więc w różnych samorządach tak naprawdę te same działania mogły być różnie kalkulowane i przepis różnie mógł być przedstawiany później w sprawozdaniach i kontrolowany przez odpowiednie organy kontrolne. I powstało też pytanie, czy to jest konieczne, czy ta praca biurokratyczna de facto w szkole ogólnodostępnej jest potrzebna. Mieliśmy sporo głosów właśnie dyrektorów szkół ogólnodostępnych. Dlaczego nie pójdziemy w tę stronę, że jeśli chodzi o kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej, to rozliczajmy tylko tę część subwencji, która jest związana z kształceniem specjalnym stricte, co jest proste, mamy wagi konkretne, wiemy ile dla każdego samorządu przeznaczamy, a po stronie wydatkowej rozliczajmy tylko działania stricte związane z kształceniem specjalnym. Nie bez potrzeby zabierania, kalkulowania jakiejś części wydatków wspólnych. I tak naprawdę ta główna zmiana w przyszłym prawie od 1 stycznia 2018 roku będzie właśnie dotyczyć szkół ogólnodostępnych. Bo w szkołach specjalnych, co można sobie wyczytać właśnie po lekturze artykułu 8 projektu ustawy, prawdopodobnie się nie zmieni już numer tego artykułu, został on rozbudowany bardzo szczegółowo. W taki oto sposób, że w przypadku szkół specjalnych, przedszkoli specjalnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach specjalnych, placówek takich jak MOW, MOS, SOW czy SOSW, wyraźnie zostało tam powiedziane, że na kształcenie specjalne w celu rozliczenia tego zobowiązania finansowego bierzemy pod uwagę wszystkie wydatki ponoszone w tych szkołach i placówkach. Bez żadnej potrzeby ich klasyfikowania, czy są, czy nie są związane z kształceniem specjalnym, no bo de facto trzeba uznać, że są. I tak teraz taka interpretacja była też przez nas podnoszona, że tutaj takiej potrzeby nie widzimy, aczkolwiek w sensie formalnym organ kontrolujący mógłby zapytać, nawet w przypadku szkoły specjalnej, czy aby wszystkie wydatki to są wydatki, o których mowa w odpowiednich przepisach. W projekcie ustawy rozstrzygamy po prostu wszystkie. Dalej, w szkołach ogólnodostępnych, i to jest ta właśnie największa zmiana, projekt zakłada, że po stronie wydatkowej mówimy tylko o wydatkach związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy po jednej stronie, a po drugiej stronie porównujemy tylko i wyłącznie część subwencji na ucznia z orzeczeniem, tę część, która dotyczy właśnie jego niepełnosprawności, co oczywiście każdy z Państwa wie, bardzo łatwo wyczytać w algorytmie podziału, które to są wagi i tylko to porównujemy, czyli nie będzie już żadnego i potrzeby dzielenia wydatków wspólnych, rozdzielania, coś przecież miało miejsce, listy płac nauczycieli i odpowiednimi kluczami podziału, dzielenie tych płac nauczycieli, mówię tutaj o niezwiązanych bezpośrednio z kształceniem specjalnym i dzielenia tych wynagrodzeń na część właśnie związaną oraz część niezwiązaną. Jak Państwo wiedzą, mamy od jakiegoś czasu stosowne rozdziały klasyfikacji budżetowej, co też powodowało dość sporo zamieszania. Więc proponujemy w tym projekcie zaniechanie tego typu rozliczania, uproszczenie, kształcenie specjalne, tylko te wydatki, subwencja tylko na kształcenie specjalne. Ale ponieważ jest jeden wyjątek jeszcze, który nam się wydał ciekawy, więc artykuł 8 mówi odrębnie nieco na temat szkół z oddziałami integracyjnymi i szkół z oddziałami specjalnymi, jeżeli szkoła nie jest szkołą specjalną, a po prostu posiada oddziały specjalne, czyli nie jest cała w sobie specjalna.
oraz szkół z oddziałami integracyjnymi. Ponieważ no, specyfika oddziałów integracyjnych no, jest oczywista i bardzo trudno jest rozdzielić wydatki ponoszone na oddział integracyjny w taki sposób, żeby było oczywiste, co jest kształceniem specjalnym, a co nie jest. Dla uproszczenia zastosowano następujące rozwiązanie. Oczywiście w szkole z oddziałami integracyjnymi rozliczamy również wydatki na kształcenie specjalne, jak oczywiście sobie to potrafimy zrobić, chociażby nauczyciel wspomagający, czy pomoc psychologiczna, pedagogiczna, tak jak do tej pory, tutaj się nic nie zmienia. Natomiast jeśli chodzi o część wydatków wspólnych, którą do tej pory państwo rozliczali no, sobie znanymi metodami, ustawa rozstrzyga w postaci wzoru, który może na początek nie wydaje się jakoś bardzo prosty, ale w gruncie rzeczy jest dość prosty w wyliczeniu. Jaka część wydatków wspólnych jest niejako z automatu na mocy ustawy klasyfikowana jako ta, która spełnia wymogi artykułu 8. I w skrócie dużym, może specjalnie tego wzoru tutaj państwu nie podałem, można go znaleźć w ustawie. W skrócie dużym intencja jest taka, że żeby to wyliczyć, bierzemy wszystkie wydatki w szkole z oddziałami integracyjnymi i mnożymy te wydatki przez pewien wskaźnik. A ten pewien wskaźnik wynika z subwencji oświatowej. I z grubsza rzecz biorąc jest to coś poniżej 100% i to co i ten wskaźnik wylicza się poprzez podzielenie części subwencji na oddział bądź oddziały integracyjne niezwiązane z kształceniem specjalnym przez całą subwencję przekazaną na szkołę. To z grubsza rzecz biorąc oddaje dość dobrze zadania szkoły wobec oddziałów integracyjnych. Co to w praktyce oznacza? Otóż w praktyce oznacza to, że nie zmieniając istoty rzeczy, nie zaburzając jakichś rozsądnych relacji między finansowaniem kształcenia specjalnego a kształcenia nie będącego kształceniem specjalnym, otrzymujemy możliwość rozliczenia obecnych przepisów i w przyszłości artykułu 8 projektu ustawy, który stanie się pod artykułem 8 zapewne ustawy, możliwość rozliczenia w bardzo prosty sposób przez samorząd wydatków na kształcenie specjalne. Tak jak mówię, w praktyce niczego to nie zmieni, istotnie niczego to nie zmieni, natomiast jest daleko, daleko prostsze. Być może nie jest to i czas jeszcze teraz, żeby państwu pokazać to już konkretnie na przykładach. My będziemy też o tym opowiadać, jak to zrobić łatwo, ale zapewniam państwa i w to, że w metryczkach oświatowych, w metryczkach subwencyjnych będziemy przedstawiali pewne wskaźniki, które ułatwią tego typu rozliczenie. De facto samorząd, wiedząc o tym, będzie potrzebował tylko i wyłącznie ze szkoły wydatków i to tylko ze szkoły ogólnodostępnej wydatków na kształcenie specjalne. Pozostałe rzeczy wyliczy sobie sam, nie będzie musiał mieć żadnych z pozycji dyrektora żadnych danych tak naprawdę. Tak sobie to wyobrażamy i będziemy też to oczywiście państwu pokazywać. Znakomicie się rzecz uprości i w naszej ocenie nie spowoduje to pogorszenia sytuacji, w zasadzie powiem, że polepszenie sytuacji ucznia z całą pewnością. Ale też to nie jest też tak, że to polepszenie będzie kosztem finansów samorządów, tak też nie będzie. Wszyscy będą mieli prościej, a idea pozostanie, że spore środki przekazywane na dzieci niepełnosprawnych zostaną dobrze spożytkowane. I kolejna rzecz, którą państwo mogą znaleźć w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, aczkolwiek trochę trzeba tego poszukać, znajduje się w artykule 35 ustęp 4 i ustęp 5 bodajże. I to jest przeniesienie rozwiązań, które od lat funkcjonują w samorządzie, to znaczy konieczność przeznaczania środków na kształcenie specjalne w wysokości nie mniej niż subwencji na dotowane szkoły i placówki. Niepubliczne bądź publiczne, nieprowadzone przez samorząd. Do tej pory nie było takich przepisów i o ile samorząd musiał się rozliczać, o tyle dotowana szkoła nie musiała przeznaczać środków na kształcenie specjalne w wysokości przekazanej dotacji na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rzeczywiście trzeba przyznać, że kilka lat temu dyskusja na temat wydatków na kształcenie specjalne nie rozpoczęła się od szkół niepublicznych, tylko od szkół samorządowych, natomiast wiemy już teraz, że są takie miejsca i są takie szkoły, które otrzymując bardzo dużą dotację na dziecko niepełnosprawne, niekoniecznie przeznaczają ją na kształcenie
specjalne tego dziecka. Więc proponujemy w tym projekcie państwo właśnie w artykule 35 ust. 4 i ust. 5 podobne zasady jak w przypadku samorządu. Dotowana szkoła otrzymuje dotację na ucznia, który ma orzeczenie. Oczywiście możemy wartość tej dotacji sobie policzyć, nie jest to rzecz trudna do policzenia. I w zasadzie bardzo podobnie jak w przypadku samorządu, taka szkoła będzie zobowiązana do rozliczania przy okazji właśnie corocznego rozliczania dotacji części wydatków pokrywanych z dotacji w wysokości nie mniejszej niż dotacja przekazana na dziecko z orzeczeniem. I tak samo w dużym skrócie szkoła specjalna dotowana, no to wtedy oczywiście tak jak samorząd uznajemy na mocy przepisu, co to jest tam wyraźnie napisane, wszystkie wydatki szkoły specjalnej to są wydatki kwalifikowalne. Oczywiście te wydatki, które w ogóle są kwalifikowalne na mocy artykułu 35, to nie są wszystkie w ogóle wydatki, tylko związane z kształceniem, wychowaniem, etc. Natomiast inaczej właśnie będzie w szkołach ogólnodostępnych i tam z grubsza też przyjęto taką zasadę, że rozliczamy z dotacji na dzieci z orzeczeniem wydatki związane z kształceniem specjalnym oraz jakąś część wydatków wspólnych. A ponieważ tutaj nie jest do końca oczywiste, w przypadku dotacji do końca nie jest oczywiste, jaka część dotacji przekazanej na dziecko niepełnosprawne, czy dziecko z orzeczeniem szerzej mówiąc, to część związana z kształceniem specjalnym, pewna subtelna różnica, jeśli chodzi o szkołę dotowaną, jest taka, że na mocy ustawy odpowiednim wzorem rozliczamy część wydatków wspólnych też w oparciu o subwencje, tam gdzie da się to zrobić, czyli w szkołach, oraz w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, tam gdzie nie mamy zasadniczo subwencji, znaczy, oczywiście mamy sześciolatka, mamy dzieci niepełnosprawne, ale ten system nie jest pełny, to w przypadku właśnie tych placówek mamy pewien wyłom, powiedziałbym, od ogólnej zasady prostoty i ta prostota tam jest daleko mniejsza, ale póki co nic się z tym nie da zrobić. W przypadku przedszkoli część wydatków wspólnych będzie rozliczana w odpowiedniej wysokości związanych z kształceniem, zapewnieniem wychowania, kształcenia, opieki temu uczniowi, co pewnie wywoła jakieś mniejsze lub większe wątpliwości interpretacyjne, aczkolwiek mówimy tutaj o bardzo, bardzo małym wycinku systemu i to jest jedyna część, której pozostało jakiekolwiek jeszcze istotna, tak sądzę, wątpliwość, jeśli chodzi o przepis, który mówi, że przeznaczamy wydatki nie mniejsze niż w subwencji. Ważna wiadomość jest taka, że przepis artykułu 35 będzie wchodził w życie od roku 2019, bo oczywiście jest to spora zmiana i ze względu na krótki czas między ogłoszeniem ustawy a wejściem w życie uznaliśmy, że ten przepis wejdzie w życie rok później, w roku 2019, natomiast artykuł 8 w roku 2018 od 1 stycznia i oczywiście w konsekwencji przypominam też, jakiś czas temu mieliśmy nowy rozdział, dwa nowe rozdziały 841 i 801-50, które klasyfikowały wydatki na kształcenie specjalne. Teraz już od 2018 roku, a w zasadzie już na etapie przygotowania ustaw czy uchwał budżetowych stosujemy jeszcze kolejny rozdział, mianowicie rozbijamy rozdział 801-50 na dwa rozdziały. Stary 801-50 będzie dotyczył tylko i wyłącznie szkół podstawowych, natomiast 801-52 nowo powstały będzie dotyczył pozostałych typów szkół, czyli jeszcze przez jakiś czas gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Po to, żeby też lepiej ująć te wydatki, sądzimy, że nakład pracy będzie nie aż tak duży dla państwa w gruncie rzeczy, dlatego że to naturalnie rozdziela zadania gminy i zadania powiatu, więc nie będzie częstych przypadków, w którym mamy dwa rozdziały jednocześnie w jednej szkole, natomiast wiedza o tym, co się dzieje ze środkami, będzie daleko większa. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i oczywiście zachęcam do lektury artykułu 8 i artykułu 35 ust. 4 i 5. Dziękuję bardzo.